Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. Oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Amen. Kochani przyjaciele oblubieńca, przed chwilą słyszeliśmy psalm 19, responsoryjny dzisiejszy. Jak byłem w seminarium, zawsze baliśmy się tego psalmu, bo tu są takie słowa: nie są to słowa, ani nie jest to mowa, których by dźwięku nie usłyszano. I krążyła taka legenda w seminarium, że jeden kleryk próbował ten psalm śpiewać: nie są to słowa, ani nie jest to mowa, i ktoś z tyłu kaplicy powiedział: i nie jest to śpiew. Także modliłem się, żeby mi się chociaż ten psalm nie trafił na mojej kolejce, na moim dyżurze. A są to słowa i mowa, których dźwięk usłyszano i który doprowadził wielu do wiary. Chociaż apostołowie, wspominany dziś w liturgii święty Andrzej, głosili wiele, wiele później niż powstał ten psalm 19. Oni uwierzyli Chrystusowi, że Chrystus powołuje ich, żeby odtąd byli rybakami ludzi, żeby porzucili swoje stare życie i uczynił ich życie nowym. W Pasji Mela Gibsona jedna z takich szczególnie przejmujących dla mnie scen to jest moment w drodze krzyżowej, kiedy Jezus umęczony upada pod krzyżem i spotyka matkę. I wtedy mówi do matki: oto wszystko czynię nowe. To jest słowo, które nie jest zanotowane w Ewangelii. Nie wiemy, czy Jezus tak powiedział, ale to fragment zaczerpnięty z Apokalipsy. Jeżeli dobrze pamiętam, z 21 rozdziału Apokalipsy. Oto wszystko czynię nowe. Kiedy ostatnio byłem na rekolekcjach, których już słyszeliście i będziecie jeszcze sporo słyszeć, ksiądz Krzysztof Wąs na początku powiedział, że wiosna Kościoła już jest, tylko nie każdy ją widzi. Na razie to małe źdźbła tej wiosny. I on to mówi w czasach, kiedy jeden ksiądz jest aresztowany, drugi ksiądz jest zamordowany, Kościół jest spychany, wszystkie błędy, grzechy Kościoła są wyciągane, kiedy religia jest wyprowadzana powoli ze szkół. I tak bym mógł jeszcze te smuty wymieniać i wymieniać. A ksiądz Krzysztof mówi: rozejrzyjcie się, jest wiosna Kościoła, jest nowa jakość, może nie ilość, może nie ten Kościół tłumny, może nie wpływowy politycznie, ale Kościół żywy i prawdziwy. Kościół żyjący Ewangelią, dobrą nowiną, wszędzie tam, gdzie nawet wydaje się, że jest źle. I bardzo lubimy to. To narzekanie, to jęczenie. A tymczasem zobaczmy z takiej małej perspektywy tych 9 lat, co się wydarzyło
naszej wspólnocie od początku, ile zmian nastąpiło. Trwa seminarium Odnowy Wiary, przepiękne. Jestem bardzo z was dumny. Wierzę mocno, że wiele osób mocno doświadcza, mocno, nie tylko, że trochę, mocno doświadcza Boga żywego. I wy im to głosicie. Wy, którzy parę lat temu zaczynaliście swoją drogę. I kiedy było to eksperymentalne seminarium Odnowy Wiary, kiedyś. Pewnie nie pamiętacie, bo kto by pamiętał takie rzeczy? Najlepiej o takich rzeczach zapomnieć. Ale to było seminarium, które próbowałem prowadzić sam i się nie udało. A teraz patrzę, że funkcjonuje wspólnota, że działacie i że działacie pięknie. I czy ja jestem na spotkaniu, czy nie ma, to dajecie radę. To się dzieje, co słyszymy w pierwszym czytaniu z listu do Rzymian. To jest 10 rozdział. Bardzo piękny fragment. Zachęcam, żeby go często czytać. Zaczyna się tym wersetem dość mocno znanym, który często we wspólnocie przywoływaliśmy. Jest, jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu wierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. I później słyszymy, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. I my to Słowo usłyszeliśmy, my w tym Słowie rozpoznaliśmy Boga, my Mu uwierzyliśmy, my zostaliśmy uformowani i posłani do tego, aby głosić następnym. Nikt tu nie czyni żadnej samowoli. Pamiętajcie, że wszyscy odpowiedzialni są we wspólnocie posyłani. Najpierw przez biskupa miejsca danej diecezji, później przez poszczególnych odpowiedzialnych, przez naszego moderatora generalnego. Jesteśmy posłani, by głosić. I tu słyszymy, święty Paweł mówi o tym, że jak oni mieli wierzyć, jeżeli nikt im nie głosił. Jak mieli głosić, jeżeli ich nie posłał. A my jesteśmy wierzący i posłani do tego, aby głosić. I myślę, że sami widzicie, jak dobrze nam to robi, kiedy głosimy Ewangelię. Ci uczestnicy, którzy z tego korzystają, oni są zachwyceni, ale to jest w pewnym sensie skutek uboczny. Po pierwsze, co nam się wydaje, że to jest skutek uboczny, to, że nasze serce się przemienia. A Bóg tak chce do nas mówić i nas przemieniać i wprowadzać nową jakość życia i nowe oczy wiary, żeby patrzeć sercem. Bo jak patrzysz oczami, mózgiem, za dużo myślisz nad tym, analizujesz, jaki jest świat, w którym żyjemy, no to można się załamać. Ale Jezus powiedział właśnie w przytoczonym fragmencie pasji, upadł pod krzyżem, umęczony, zmasakrowany, idący na krzyż, żeby na nim umrzeć. I on w tym czasie mówi, Matko, oto czynię wszystko nowe. Matko, ja zwyciężam. Kto tam widział zwycięstwo? Wszyscy widzieli porażkę. A Jezus oczami wiary zobaczył zwycięstwo. Uczynił wszystko nowe. I my stajemy się nowi, kiedy słuchamy Jego Ewangelii. I my jesteśmy zaczynem dla tego świata. Bardzo, bardzo byłem wdzięczny Panu Bogu, słuchając tych rekolekcji. Miałem takie poczucie, Boże, jak cudowną mam wspólnotę. Siedziałem sobie tam w milczeniu w tym Krakowie i moje serce rosło. Bo patrzyliśmy na kwestię kontemplacji. Temat tych rekolekcji to właśnie była kontemplacja. I ojciec Gargano, który od 15 roku życia, a ma już prawie 81 lat, czyli już kawałek czasu, jest od chyba 59 roku zakonnikiem, pustelnikiem,
kamedułą z Włoch. Jak sobie pomyślałem, przecież on jest przed Soboru Watykańskiego. On wstąpił do zakonu przed Soborem. Przeżył kilku papieży. Co nieco widział na tym świecie. I to, jak on głosi, jak żyje dobrą nowiną, jest przecudowne, bo on to Pismo Święte to sprawia wrażenie, jakby je znał na pamięć. I on wskazywał nam w pewnym sensie, w jakim błędny po kierunku poszedł Kościół zachodni w swojej duchowości. Z jednej strony pięknie upodobniamy się do Chrystusa. Patrzymy na Chrystusa cierpiącego, chcemy się do Niego upodabniać, umartwiać. Niektórzy kiedyś wręcz się biczowali. Dziś to jest zakazane, to nie do pomyślenia, żeby ktoś zadawał sobie takie cierpienia fizyczne z racji jakichś ewangelicznych. To widzimy, że to już jest błąd. Ale to naśladowanie Chrystusa w Jego cierpieniu i przeżywanie w centrum naszej duchowości Wielkiego Piątku, to powoduje często w nas, że mamy bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, do której nie doskoczymy. To jest poprzeczka za wysoka, bo ona wymaga heroizmu, a w Ewangelii nie ma słowa o heroizmie. Ewangelia, którą medytowali też ojcowie wschodni, to jest przepiękne, że ojciec Gargano, jego klasztor został założony jeszcze przed schizmą wschodnią, czyli dla niego on jest w takiej duchowości wychowany, jakby nie było prawosławia, rozpadu Kościoła. Dla niego jest jeden Kościół, bo Jezus założył jeden Kościół. Czy to jest coś dziwnego? I on wspomina tych pustelników sprzed 1000 lat, którzy na wschodzie bardziej akcentowali przemienienie na górze Tabor. I pokazuje tę różnicę, że kiedy żyjemy Wielkim Piątkiem, patrzymy na Chrystusa, który poszedł na krzyż i ten krzyż w swoim życiu bardziej akcentujemy, to możemy pójść w kierunku cierpiętnictwa, próby zastąpienia Pana Jezusa na krzyżu, że aby się zbawić, to trzeba być heroicznym, bo jeżeli jesteś tylko codziennie rzetelnym, dobrym, to mało, to za mało. I ojciec Gargano mówił, że dlatego też niewielu świeckich chrześcijan zostało ogłoszonych świętymi, bo trudno było jakoś odkryć ich heroiczność cnót. Łatwiej jest księdza czy osobę konsekrowaną, szczególnie jak napisze jakiś traktat teologiczny, jakiś dzienniczek siostry Faustyny. A taka matka, która zajmuje się domem w sposób heroiczny, to jak umrze, to wszyscy popłaczą, oddają jej cześć. Ale Kościół jej nie postawi na ołtarzu, żeby ją naśladować. Czy ojciec, który tak wiele trudu ponosi, żeby zadbać o cały dom. I ojciec Gargano mówi, teraz Kościół już się trochę przebudził i zauważa. Właśnie daje nam za świadków, za wzór świętych ludzi, którzy byli zwykli w swojej codzienności. Którzy w ten świat wnosili nową jakość przez przemienianie się. Nie przez postawienie drabiny, do której pierwszego szczebla nie mogę doskoczyć. Ale jest to drabina z małymi szczebelkami, twardo ustawiona na ziemi i sięgająca do nieba. I nie liczy się tych szczebelków, nie wiadomo ile ich tam jest. I w naszej wspólnocie, ja tak słuchając tych rekolekcji, pomyślałem, że to się dzieje w naszej wspólnocie. Że te spotkania czwartkowe, rekolekcje, formacja, dzielenia, konferencje, codzienne rozważania, to są te szczebelki, to jest wspinanie się, to jest przemienianie się. Przez te lata, jak się wiele dokonało. Ja w was widzę zmianę. Mam nadzieję, że i wy widzicie w sobie, no i we mnie.
choć odrobinę. Jezus czyni wszystko nowe. Przychodzi do nas ze swoim słowem, powołuje nas i posyła, uświęca. My się przemieniamy na Jego wzór przemienienia na górze Tabor, aby świecić przykładem. Jezus świecił, lśnił podczas przemienienia na górze Tabor. I my bądźmy tymi, którzy będą tę Ewangelię całym swoim życiem, całym sobą głosić, zapalać innych, pociągać, przemieniać ten świat, żebyśmy zobaczyli i my wiosnę Kościoła. Wszystko, co widzimy wielkiego, rośnie z małego ziarenka, z małego zaczynu. Jezus w Ewangelii mówi, że 3 miary mąki zakwasimy, jeżeli będziemy zakwasem. Że będziemy tą resztą Izraela, od której się wszystko odrodzi. Więc bądźmy takimi, przyzywając dziś świętego Andrzeja Apostoła, patrona dzisiejszego, za nasz wzór i też, aby nam dopomagał do tego, byśmy dorastali do tego powołania, jakim nas Bóg obdarza, bo już nie łowimy ryb, ale jesteśmy powołani do bycia rybakami ludzi. Amen.